właśnie ja się tak naprawdę wybrałam na Playboya głównie z tego powodu, że przygotowuję monodram, który jest oparty na jakby na całej historii Playboya i Hugh Hefnera w latach no takiego, można powiedzieć, golden years dla Playboya, czyli lata 70-80. I jadę do Los Angeles we wtorek, żeby poznać się z autorką książki, którą właśnie przeczytałam, nazywa się Playground i na podstawie której będziemy robić ten monodram. Więc w ogóle mam taką cichą nadzieję, że zobaczę ten cały Playboy Mansion, jak będę w Stanach. Monodram robisz razem z Kasią Adamik i Olgą Hajdas. Jak się z nimi współpracuje? No dziewczyny są cudowne, one to są moje ulubienice, naprawdę. Rzadko się zdarza, że tak ogromny talent i taka fajna wrażliwość, jakie dziewczyny mają, łączy się z taką normalnością i ludzkością i pokorą. Dziewczyny są bardzo takie fajne i normalne. A na polu muzycznym co będzie nowego? Na polu muzycznym będą covery, polskie covery, ale jeszcze nie zdradzę czyje. Natomiast planuję, żeby płyta się ukazała do końca roku.